Piotr Dudek, magazyn Do Kosza, Dudek TV. Witam Was bardzo serdecznie. Energa Basket Liga sezon 2019-2020 ruszyła z impetem. Jesteśmy w trakcie pierwszej kolejki po Superpucharze, w którym Anwil Włocławek zmiótł BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Dzisiaj przyjrzymy się piątce zawodników, którzy w przeszłości grali w lidze NBA. Bo właśnie piątka graczy występuje na polskich parkietach, która wcześniej miała do czynienia z najlepszą ligą na świecie. I teraz startujemy. Absolutny hit, rozgrywający Tony Rotten. Prawie dwumetrowy zawodnik mistrza Polski, Anwil Włocławek w lidze NBA. W lidze NBA rozegrał 151 meczów w Memphis Grizzlies i Philadelphia 76ers w latach 2012-16. W rozgrywkach 2014-15 zdobyło średnio 16,9 punktów na mecz w 30 rozegranych pojedynkach. W swojej karierze zanotował triple double. To było dokładnie 13 roku. 18 punktów, 10 zbiórek, 11 asyst. Rekord jego punktowy to 30 w marcu 2014. Teraz pytanie, co taki zawodnik robi w polskiej lidze, która jest 11-12 ligą w Europie i cały czas jest ligą średnią. Nie jesteśmy ani słabi, ani nie należymy do mocarzy. Otóż Tony Rotten, jego naprawdę wybitną karierę zatrzymały niestety kontuzje. Grał po lidze NBA, grał w G-League, czyli w zapleczu NBA. A ostatnio próbował swoich sił po raz pierwszy właśnie w Europie. W lidze VTB występował w estońskim Kalevi Tallinn. Na pewno na jego decyzję wpływ miały po pierwsze wyższy budżet Anwilu niż w zeszłym roku, dużo wyższy. Możliwość gry w Champions League i konstrukcja zespołu Igora Mnicicza. Widać, że Tony Rotten czuje się jak ryba w wodzie w tym zespole. Może grać szybką, widowiskową koszykówkę, czyli to, co lubi najbardziej. A co cieszy kibiców nie tylko Anwilu, ale całej polskiej koszykówki, to, że ten sympatyczny Amerykanin, który ma tą wspaniałą przeszłość, jak na nasze warunki, to genialną, jest bardzo sympatyczny, otwarty, a także jest showmanem, a takich zawodników no na pewno w Polsce brakowało. Czyli on żyje tym meczem, ma świetne relacje z kibicami, napędza do kibicowania, do wspierania swojego zespołu, także jedynym minusem jest to, że w przypadku odpadnięcia z Ligi Mistrzów Anwilu jest możliwość, że Tony Rotten opuści ten klub i nie będzie już cieszył naszych oczu swoimi świetnymi występami. Kolejnym zawodnikiem jest Kai Weaver, który powrócił do naszego kraju i zagra w polskim Cukrze Toruń ponownie. W NBA rozegrał dokładnie 74 mecze dla Oklahoma City Thunder i Utah Jazz w latach 2008-2011. Wybrany został w drafcie NBA w 2008 roku. Zawodnik grał w jednej drużynie m.in. z Durantem, Westbrookiem, Hardenem, czyli absolutnymi topowymi zawodnikami, jeśli chodzi o ligę NBA. Sporo czasu spędził w Europie. Przypomnijmy, że w rozgrywkach 2016-17 występował w Toruniu. Wtedy zdobyło dokładnie 12,7 punktu, 5,2 zbiórki, 3,6 asysty na mecz. Zawodnik, który potrafi rozwiązać boiskowe sytuacje na wiele sposobów.
punktuje, podaje, zbiera, wysokie IQ, jeśli chodzi o, o poczynania na boisku. Na pewno ten doświadczony już zawodnik pomoże polskiemu cukrowi w jak najlepszych wynikach w Energabasket Lidze, czyli mówimy oczywiście o wejściu do finału, a także po pierwszym słabszym meczu z Finami liczymy, że pod wodzą Weavera odrobią twarde pierniki straty z pierwszego meczu i przejdą dalej i zagrają w Lidze Mistrzów, tam gdzie już pewne miejsce ma Anwil Włocławek. Odnośnie Anwilu, drugim zawodnikiem w tym klubie, który grał w NBA, jest Ricky Rido, który ma opinię niesfornego zawodnika, ale z tego co stoję, to jest troszeczkę przesadzone. W NBA rozegrał 28 meczów dla Dallas Mavericks i New York Knicks w latach 2013-15. To ciekawe, w 2013 roku został wybrany w drafcie NBA z 43 numerem przez Milwaukee Bucks, mimo że nie zagrał ani jednego meczu w NCAA. Między innymi przez to, że uczył się, grał aż w 4 różnych szkołach średnich, to właśnie organizacja NCAA nie zgodziła się na jego występy w koledżu. Był uznawany za ogromny talent i ostatecznie podpisał umowę z Dallas Mavericks. Przez 2 sezony najlepszy lidze rozegrał jest tylko 28 meczów. Jego rekord punktowy to 21 oczek w meczu Knicks z Wizards. Występował w Europie w uznanych markach Baskonii w hiszpańskiej oraz Anadolu, FS Stambuł, czyli świetny euroligowy turecki klub, który jest na najwyższym poziomie od wielu, wielu lat. To jest zawodnik, który znakomicie czuje się w ofensywie, który i za 3 dobrze rzuca i potrafi wejść agresywnie pod kosz, skończyć akcję. Bardzo efektywnie gra w ataku. W obronie nie zawsze jest to 100%. Natomiast na pewno w tych ustawieniach Igora Mnicicia pokaże także swoją wartość w defensywie. Bo jak to się mówi, bez ogródek w ataku to jest naprawdę dzik. To jest kolejny zawodnik, który rozegrał 9 meczów dla Philadelphia 76ers w sezonie 2014-15. Jest starszy brat znanego z Orlando Magic, Alona Gordona, Drew Gordon, silny aktor środkowy z Telmeto NABC Zielona Góra. Swoją profesjonalną karierę zaczynał w Europie. W Euroligę grał w barwach Partizana Belgrad. Grał także w takich zespołach jak Dynamo Sassari Włochy, Jutubo Sytas Wilno Litwa czy rosyjski Zenit Sankt Petersburg. W NBA zdobył w sumie zaledwie tylko 17 punktów i 18 zbiórek, ale cały czas był gdzieś w orbicie zainteresowań niektórych klubów, jak niedawno chociażby Brooklyn Nets. Jest to bardzo silny, mocny, wyskakany zawodnik. Na pozór wydaje się ociężałym misiem, jednak to jest zupełnie nieprawda. Jego na żywo już obserwowałem w meczu przedsezonowym w Bydgoszczy. Naprawdę zrobił na mnie ogromne wrażenie. Silny, mocny, mający manewry pod koszem, skoczny, dużo potrafiący rzeczywiście wykonać w polu 3 sekund. Tutaj naprawdę duże brawa, że udało się tak dobrego zawodnika Stelmetowi podpisać. I słuchajcie, ostatni zawodnik to rozgrywający Chris Wright, nowy playmaker polskiego cukru Toruń, który w Dallas Mavericks w sezonie 2012-13 rozegrał raptem 3 mecze. Poza NBA grał we Francji, Izraelu,
ostatnie lata spędził na naprawdę dobrym, wysokim europejskim poziomie we Włoszech. Na pewno ten zawodnik to jest wyższy level niż Rob Lowry, który był jedynką w zeszłym roku. I na pewno Chris Wright został sprowadzony przez toruńskich działaczy, przez toruński klub, aby temu zespołowi jak najbardziej pomóc i w walce Champions League, i o wysokie cele w EBL. Wysokie cele to mówimy o powtórzeniu zeszłorocznego sukcesu, czyli dostaniu się do finału. Ja w moim power rankingu, czyli w filmiku poprzednim, oceniając moc, że powiem, na papierze, na kartce, jak to wygląda, jeśli chodzi o zawodników, to jak najbardziej wymieniłem polski cukier, który na drugim miejscu, tuż za Wilem Włocławek. No, miałem takich zawodników jak Wright czy Weaver. Ten zespół musi bić się o najwyższe lokaty. Także moi drodzy, sezon, tak jak wielokrotnie mówiłem, na pewno będzie obfitował wiele, wiele fantastycznych akcji. I mamy piątkę zawodników, która wcześniej grała dużo jak Rotten, albo chociażby liznęła tej NBA jak Wright, ale jest piątka zawodników, którzy rozbujają tę ligę i na pewno warto przychodzić i na mecze do hal, włączyć TV i zobaczyć właśnie, jak grają panowie Tony Rotten z Anvilu, Ricky Lido z Anvilu, Chris Wright oraz Kyle Weaver z Polskiego Cukra, Polskiego Cukru Toruń oraz Drew Gordon ze Stalmetu NABC Zielona Góra. Także ja Was zapraszam do koszykarskich hal. Jeśli dacie radę być w halach, to włączcie chociażby TV i oglądajcie, kibicujcie. Energia Basket Liga rozpędza się. Już z nami ciekawe mecze, przed nami mnóstwo fantastycznych widowisk. Piotr Dudek, magazyn na kosza, Dudek TV. Widzimy się już niebawem. Czołem.